system punktów. Okazuje się, że kobiety wiele, wiele setek tysięcy lat temu usiadły i ustaliły. Powiedziały tak. Słuchaj, jeśli wychodzi na to, że i tak sypiamy z tymi samymi mężczyznami w kółko. Bo finalnie cała pula genetyczna ciągle wraca do tego samego kotła, buzuje i wychodzi. To może ustalimy, żeby każda z nas była sprawiedliwa fair, żebyśmy nie musiały walczyć o facetów. No bo teraz ja na przykład coś robię, chciałbym sobie potem odpocząć, a ty jak ta głupia robisz dwa razy więcej i potem mój chłop nie ma gdzie patrzeć, myśli sobie, że jest ode mnie lepsza. I chce mnie zmienić. Ustalmy system punktacji. Każda będzie się trzymała taryfikatora. Każdy chłop dostanie tak samo. I każdy chłop będzie szczęśliwy. No i jak pomyślały, tak ustaliły. Powiedziały sobie tak. Buzi. Wyobraź sobie, że to usta. To jest ząb, czy co to jest? Wiadomo, że odwrotnie. 100 punktów za buzi. Lub musisz mieć 100 punktów, żeby dostać buzi. Żarło. Jednodaniowe, 10 tysięcy punktów. Z podwieczorkiem, taryfikator razy 2-3. Pobawienie cyckami. Sto 50 punktów. Seks. Milion punktów. Czy z tym rysunkiem są jakieś trudności, żeby rozpoznać, co to oto narysowałem? Nie, nie ma. Sto milionów punktów. I teraz to za bardzo nie ma znaczenia, ponieważ o wiele ważniejsze jest, za co kobieta daje ci punkty. Właśnie. A więc, uwaga, pisz uważnie. Kwiaty. Jeden punkt. Komplement. Jeden punkt. Komplement. Jeden punkt. Miły uczynek. Jeden punkt. Powrót do domu na czas, bez ujemnych punktów. Robienie tego, co obiecałeś, zero punktów. Niezrobienie tego, co obiecałeś. Całkowity reset licznika. Do zera. Dla ułatwienia, cokolwiek zrobisz, za wszystko dostajesz jeden punkt. Czegokolwiek nie zrobisz, kasuje twoje konto do zera.
Jak to będzie rozwiązanie? Robić to, co obiecujesz, być facetem swoich słów, twoje słowa powinny generować czyny, sprawiać codziennie przyjemność. Pierwszy posiłek za rok. Jak schudniesz, kurde. Na szczęście kobieta jest dobra i czasami daje na kredyt. Czyli już doskonale rozumiesz potęgę tej magicznej lingwistyki. Dlaczego jest gruba krecha jako ćwiczenie? Po to, żeby po skończeniu dostać coś na krechę. Mówisz, czy się dobrze spisałem? Czy mogę coś wziąć na kreskę? Szefowo, czy może coś szefowa zapisać dla mnie w zeszycie? Gruby zeszyt. I przypomnij, że encyklopedię mówisz, Michał mówił, Michał kazał kreślić po książkach, masz, pisz. Zaprawdę, powiadam wam, kobieta jest bardzo prostą istotą, boskim stworzeniem, o które wystarczy tylko dbać, pielęgnować, ułatwiać wszystko, inspirować, nosić na rękach, dobrze ubierać, dobrze karmić, generować, jeżeli układ jest taki, że to ona dostarcza usługi, to zadbać o to, żeby miała wszelkie możliwe zasoby. Naprawdę płacić za jej zachcianki. Jeżeli jest dobrze ułożoną kobietą, tak samo jak ty dobrze ułożonym facetem, to doskonale wiesz, że zachcianki to jest coś zajebistego. Tylko ci, którzy mają problemy w związku, mówią, że zachcianki to jest coś głupiego. Ci, którzy się naprawdę kochają, dwoją się i troją, żeby coś dać od siebie. Zgadzasz się z tym w pełni? Dziękuję bardzo. Na tym to polega. Sprawiać frajdę swojej kobiecie. W końcu tego oczekuję od ciebie. Ty oczekujesz od niej, żeby cię zadowalała w każdej formie, żeby o ciebie dbała, żeby cię wspierała. Pamiętaj, że tu cały czas mówiliśmy o tej jednej stronie równania. Jeżeli ty dasz z siebie 100%, wtedy możesz oczekiwać od niej ile? 30? 28? 50? 99? Bo akurat jest zmęczona. 100. Ale tak samo jest w drugą stronę.